Cześć! Wymyśliłam sobie, że zjem pizzę przy zachodzie słońca i opowiem Wam dzisiaj całą prawdę o moim życiu i pracy w Tajlandii, bo pojawiło się wiele komentarzy i pytań na ten temat. Tylko jest mały problem. Jak ją przewieźć teraz na skuterze, żeby była w całości? No to jest małe wyzwanie. Zaczynamy! Siedzi, ale co z niej zostanie? Zobaczymy za jakiś czas. Jedziemy. I tutaj zaczyna się cała zabawa. W drodze z Rawalpindi można skręcić w lewo w uliczkę, która prowadzi do tajemniczych miejsc. Ja Wam pokażę jedno z nich, jak dojadę jakoś, bo zobaczcie, jaka to będzie droga. Ale co to tam dla mnie? Jeszcze jakoś się trzyma. Słuchajcie, pod tym kamieniem można zaparkować i wybrać drogę na dwa punkty widokowe. Łatwiejszy i trudniejszy. Tylko na ten trudniejszy prowadzi droga tam jakąś godzinę, a ja Was zapraszam tutaj na górę ze mną. Widzicie, tam droga nie była taka zła. Jedzie się jakieś tam może z 10 minut maksymalnie, ale teraz idziemy pod górę kawałek przez dżunglę z pizzą. A co tam? Zamawiał ktoś? Coraz ciemniej się robi. To jestem. Chyba tworzę biznes z dowozem jedzenia tutaj. Jakieś dzisiaj dzikie tłumy. Lokalci sobie robią sesję. Ale fajnie. Dobra, zaraz pokażę Wam widoki, bo teraz ważniejsze jest jednak... Pizza! Przeżyła! Calutka! To miejsce nazywa się Black Rock Viewpoint. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, też zjeść w takim miejscu kolację. O, bo na pewno będzie smakować jeszcze lepiej niż w restauracji, chociaż pizza jest już zimna oczywiście. Ale co tam? Jak wiecie, w Bangkoku pracowałam w przedszkolu i dostałam ofertę pracy na Phuket, dlatego też się tutaj przeprowadziłam. W sensie, bo chciałam. No chyba widzicie dlaczego. Jednak praca tam się nie udała z różnych względów. Pozycja nauczyciela, który jest przypisany do jednej klasy, jest naprawdę ciężka moim zdaniem. Przez 9 godzin musiałam się tymi dzieciakami zajmować, jak powiedzmy druga mama. A do tego nie jestem przygotowana. Oczywiście ja mogę nauczać dzieci wszystkiego, bawić się, śpiewać, robić głupoty, ale jednak wychowanie niech chcę zostawić wychowawcom.
I niestety też nie udała się sprawa wizowa. Gdyby to jakoś przeszło, to pewnie bym się nie zastanawiała, co z tym zrobić. A że ta szkoła w Bangkoku anulowała wizę i była nieważna, to tutaj kazali mi płacić dziwnie dużą kwotę. 3 razy wyższą niż w Bangkoku. Powiedzieli, że to jest oficjalna cena na Phuket. Pytałam różnych znajomych, wcale nie. Więc szkoła nie chciała pokrywać tej opłaty. Chciała mi potrącić za to z pensji. No i ja się nie zgodziłam, bo w międzyczasie zostałam polecona do innego miejsca, do pracy na część etatu, gdzie pensja była naprawdę dobra. I mówię sobie, wow, super, na część etatu, resztę poświęcę dla Was na YouTube i wszystko będzie grało, prawda? Jednak byłam tam na 3 rozmowach, w sensie tuż przed zamknięciem szkół na Phuket, bo też była taka sytuacja w styczniu, że zamknęli tutaj wszystko ogólnie w Tajlandii przez 2. falę. Teraz już jest ok, wszystko jest czynne, ale czekałam na otwarcie. Jak tam już poszłam na dzień próbny, to się okazało, że tam są tylko dzieci i wyłącznie z Europy. I one zupełnie nie słuchają się tak jak tajskie. Nawet właścicielka tego miejsca ma naprawdę duży z nimi problem. I mówi, że dobra, postara się jakoś rozpracować tą grupę, da mi znać, więc znowu przyszłam za kolejny tydzień. Było tak samo, bo właściwie w czasie lekcji nie miałam żadnej pomocy, musiałam tam wszystko robić sama. I no cóż, szczerze, no wiedziałam, że jakby będzie bardzo ciężko, ale jednak ta pani nie zdecydowała się też na współpracę ze mną, bo mówi, że no trzeba jakichś innych metod tam zastosować. I dobra, już dziewczyny wracają, a ja jeszcze gadam. Zostałam sama. Może będę powoli wracać i w międzyczasie Wam mówić. Zdecydowałam, że poszukam pracy zdalnej, żeby mieć większą elastyczność, żebym mogła podróżować, chociaż na razie po Tajlandii, ale nie będę przypisana do jednego miejsca. Znaczy, ja kocham Phuket, ale bym chciała więcej robić tripów na, wiecie, na skuterze. Wam coś pokazywać. No i musicie sobie zdać sprawę, że jak decydujecie się na ten krok wysoki i duży, to później życie może nie wyglądać tak samo. Otóż parę firm się odezwało, miałam nawet rozmowy, ale każdy pytał: Marta, dlaczego jakby zrezygnowałaś z swojej kariery zawodowej i prowadzisz teraz swoje kanały? Czy widzisz siebie w naszej firmie za jakiś czas, za parę lat? Bo my szukamy kogoś na stałe, kto się zaangażuje, a widzimy, że ty podróżujesz i raczej robisz swoje rzeczy. Więc łatwo mnie znaleźć w internecie. W sensie to były nawet firmy, słuchajcie, no międzynarodowe, nie tylko z Polski, które tak mi mówiły. Więc szczerze było ciężko. Gdybym poszukała dłużej, na pewno by się udało, ale stwierdziłam, że patrząc na to, co zrobiłam przez ten rok, patrząc, że mam tutaj Was, na liczby, które się pokazały, na realnych ludzi na tym kanale, że to jest moje świadectwo pracy i ja wiem, że to jest moja droga. Ja tylko szukałam chwilowego wyjścia, żeby tutaj podreperować budżet. I podjęłam jednak pracę w szkole na Phuket, tym razem publicznej. Więc to był naprawdę dla mnie szok, ponieważ znacznie ona się różni od tych prywatnych, z którymi miałam wcześniej do czynienia. Szczerze, nie będę mówić nic złego teraz na to miejsce, bo po prostu chcę to zachować dla siebie. Jak będę już odchodzić, to Wam powiem, o co chodzi. Ale tak, wróciłam do szkoły. Pracuję codziennie od 7:30 do 16:00. I naprawdę też, jak piszecie do mnie, to ja nie jestem w stanie wszystkim odpisywać. Pamiętajcie, że możecie kliknąć konsultację na Facebooku, bo to też jest moja praca, prawda? I cóż, staram się przyzwyczaić znowu do nowego trybu, nowych wyzwań. Chwilę tutaj jeszcze zostanę, no a później co? Widzimy się gdzieś dalej, prawda? Więc trzymajcie kciuki. Filmów może nie być teraz aż tak często. Będą pewnie jakieś weekendowe. To naprawdę nie jest tak, że wszystko spada z nieba i jest
łatwo. O to trzeba walczyć. Ja tutaj podjęłam też wcześniej dwa takie dorywcze zlecenia. Gdzieś brałam udział w zdjęciach, w innych rzeczach. No ale jednak cały czas szukam nowych możliwości, żeby rozwijać to, co tutaj mi się udało zrobić. I mam nadzieję, że tak zostanie. Dlatego chciałam Wam to wyjaśnić. Taka jest właśnie cała prawda o moim życiu w tym miejscu. Na szczęście mogę na zachody słońca przychodzić i korzystać z tych widoków, więc naprawdę nie narzekam, nie narzekam. Biorę się do pracy. Wiem, że muszę robić to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, żeby za parę miesięcy być dalej w trasie. Dzięki bardzo za oglądanie. Cześć! You.